Zachęcamy do potraktowania naszej opowieści jako wehikułu czasu, którego regulator został nastawiony na kwiecień roku 1913. Okolice obecnego dworca autobusowego przy Rathausplatz, plac Stobrucki. Handluje się tam artykułami spożywczymi, czyli masłem, serem, jajami, warzywami i owocami. No i wspaniała rzeźba Ludwika Mancela, Sedlina, będąca symbolem portowego Szczecina. Śledzi przenikał całe nabrzeże. Wszędzie słychać było krzykliwe przekupki handlujące rybami. Mówią, że w utarczkach bez problemu radzą sobie z mężczyznami. Przy nabrzeżach po obu stronach Odry cumuje mnóstwo łodzi oraz dużych i małych statków, parowych i żaglowych. Niektóre łodzie wożą ludzi, a inne rybackie dostarczają świeże ryby prosto na funkcjonujący przy bolwerku rynek rybny. Pauzu, wróciłem na Königsplatz i zatrzymałem się przy Stadttheater, nieistniejący obecnie, niestety, rozebrany po II wojnie światowej teatr miejski. Jego budowę ukończono w 1849 roku. Grywane są tu sztuki dramatyczne, opery i operetki. Na afiszu zobaczyłem, że za 2 tygodnie w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Ryszarda Wagnera na scenie pojawią się śpiewacy norymberscy Tristan i Izolda. Jak się okazało, jest to ulubione miejsce spotkań marynarzy. A przecież wuj Emil całkiem jeszcze niedawno sam pływał na parowcu Hertha, który odbywa rejsy do Zasnic.
plac Zawiszy Czarnego, skąd roztacza się piękny widok na dworzec kolejowy, port i Dolinę Odry. Dochodząc do Lindenstrasse, Aleja 3 Maja, skręciłem w prawo w kierunku Berliner Tor, brama portowa. Drzewa rosną tu równymi szeregami, a ulice są w Szczecinie tak szerokie i eleganckie, że nie powstydziłby się ich nawet Berlin. Po lewej stronie minąłem kolejno kasyno wojskowe, później zespół szkół ekonomicznych, hotel Belew, później hotel Continental. Zainteresowałem się ofertą statków pasażerskich pływających po Odrze. Można popłynąć nimi do Goclow, Stepenic, Stepnica, Podejuch, Podjuchy, Greifenhagen, Gryfino, Gard, Szwed, Schwineminde, Świnoujście, Mizdroj, Międzyzdroje lub do Zasnic.